ta opieka nad dzieckiem może odbierać partnerom ochotę na seks, a nawet jeśli nie ochotę, to siłę. Na przykład, kiedy partnerzy trafiają wreszcie do łóżka, to natychmiast zasypiają. I takie narracje pojawiają się też w gabinecie, kiedy pojawiają się w nim świeży rodzice. Jeżeli nie ma takiego równego podziału obowiązków, no to wówczas może się pojawić taka sytuacja, w której matka nie będzie miała ochoty na seks tam, gdzie partner, na przykład, który przesypia noce, który ma więcej możliwości wypoczynku, cały czas ten swój temperament seksualny odczuwa i zachęca swoją partnerkę do współżycia. U kobiet, które karmią piersią, hormon, który stymuluje laktację, powoduje jednocześnie, czy może powodować, jego skutkiem ubocznym jest obniżenie libido. W związku z tym to libido może być obniżone w sposób właśnie zależny od hormonów i po odstawieniu dziecka od piersi, wówczas ta ochota na seks może wrócić do poprzedniego poziomu. W połogu zwykle zaleca się kobiecie abstynencję seksualną przez czas jego trwania, czyli przez około 6 tygodni, aczkolwiek są pary, które podejmują współżycie w tym czasie. Ochota na seks może zależeć od tego, w jaki sposób przebiegał poród, bo jeżeli na przykład poród przebiegał z nacięciem krocza, co jest rutynowym zabiegiem przy porodach w Polsce, to ta blizna poporodowa może doskwierać. Ale są również kobiety, które doświadczają wzmożenia intensywności doznań seksualnych po porodzie. Na przykład kobiety, które przed ciążą były anorgazmiczne, czyli nie doświadczały orgazmu. Zdarza się, że w czasie ciąży doświadczają swojego pierwszego orgazmu z tego względu, że narządy płciowe są w tym okresie intensywniej ukrwione, więc one też są bardziej wrażliwe na stymulację i ta zdolność do orgazmu może się zwiększyć, czy to w trakcie ciąży, czy to w efekcie ciąży, więc tutaj akurat nie ma jednego scenariusza. Funkcjonuje takie przekonanie, że obecność partnera przy porodzie fizjologicznym może powodować uraz psychiczny, który później będzie się przekładał na dysfunkcję seksualną, czy na niechęć do seksu, albo niezdolność do podjęcia kontaktu seksualnego z kobietą, która niedawno urodziła dziecko. To, czy mężczyzna doświadczy urazu, czy nie, takiego długotrwałego, skutkującego niechęcią do seksu, będzie zależało od tego, czy on z własnej chęci chciał uczestniczyć w porodzie, czy też raczej pod presją został do tego nakłoniony, mimo to, że odczuwał lęk przed tym, żeby w tym porodzie uczestniczyć. Dopóki dziecko jest bezpieczne i wiemy, że jest jedzone, przewinięte, bezpieczne, to wówczas po prostu to, że chwilkę popłacze, tak żeby partnerzy mogli mieć chwilę intymności ze sobą, to też najczęściej nic się nie stanie. Także tutaj też to zalecenie, żeby się zrelaksować, żeby pomyśleć o tym, że przez tysiąclecia, przez pokolenia ludzie mieli dzieci, ludzie współżyli. O ile powiększenie się piersi w trakcie ciąży czy w trakcie karmienia piersią może sprawiać satysfakcję obojgu partnerom, to później po odstawieniu dziecka od piersi może się pojawić efekt odwrotny, mianowicie te piersi tracą swoją jędność, tracą swoją sprężystość i wiele kobiet bardzo boleśnie odbiera nieodwracalne zmiany cielesne, jakie wiążą się właśnie z wyglądem ich piersi. Może się pojawiać skrępowanie przed partnerem. Podobnie nadmiarowa tak skóra czy nadmiarowa tkanka tłuszczowa, która się pojawia na brzuchu, nie tak łatwo się jej pozbyć po porodzie. Czy blizna pooperacyjna, jeżeli kobieta rodziła przez cesarskie cięcie, a to jest około 30% zdaje się porodów w Polsce, więc też może powodować poczucie u kobiety, że ta ciąża i poród ją oszpeciły. Te obawy są jakby bardziej zdemonizowane niż rzeczywiście wywierają jakiś wpływ na partnerów. W tym sensie można odnieść wrażenie, że partnerzy mniejszą na to uwagę, będą
zwracać, niż kobietom może się wydawać. Tak, sexy mama, tyle tylko, że to też może powodować, że to będzie stawiało jakąś niesamowicie wysoką poprzeczkę w oczach tych kobiet, żeby za wszelką cenę po porodzie wrócić do pięknej figury. Kobieta wykonała ogromną robotę. Jej organizm wykonał wielką robotę.